Unia Europejska, która będzie przegłosowywać innych, na przykład w sprawie wieloletnich ram finansowych, gdzie dzisiaj jest potrzebna jednomyślność, a będzie wystarczyła zwykła większość, to będzie Unia, w której część państw nie będzie się czuła jak u siebie w domu, nie będzie się czuła gospodarzem we własnym domu. Unia, która wobec zagrożenia na wschodzie będzie reagowała z Brukseli na to, jak jest realizowane zabezpieczenie granicy, bo ochrona granic ma również wejść w sferę kompetencji dzielonych, czyli Unia będzie mogła je wykonywać, może okazać się, że lewicowo-liberalne elity, politycy zdecydują, że mur nie jest właściwym środkiem ochrony zapora polskiej granicy. I niestety te decyzje będą miały po prostu konkretny wpływ na nasze bezpieczeństwo, a raczej na obniżenie progu tego bezpieczeństwa, bo to już nie państwo będzie mogło obywatelom to bezpieczeństwo zapewnić.